Oślepicie zaraz Kacpra. Kacper Formela, tutaj prezes Paweł Jóźwiak złożył gratulacje Tobie za zwycięstwo nad kazachskim rywalem. Ta kazachska, ta klątwa nad Kazachami tkwi, to ja pamiętam, ale szczerze mówiąc prezes powiedział, że to był powrót z dalekiej podróży. To tak czułeś to po pierwszej rundzie? No, dostałem cios, przywróciłem się, ale świadomość cały czas miałem. Czuję, że tam trzy ciosy tak doszły, że ciało odczuło to. Byłem troszkę daleko, ale bez przesady. Zastanawialiśmy się, po co Ci ta walka w kategorii 70 kg z potwornie silnym rywalem, bo było widać, że to jest no, fizycznie, nie wiem, przerastał tego poprzedniego Kazacha o głowę przynajmniej. No bo przygotowywałem się na 70 na drugi pas, ale z tej walki nic nie wyszło. A że ja na co dzień zbijam bardzo dużo do 6-6. Żeby zrobić 6-6 na ten termin, to było już niemożliwe, więc wziąłem 70. Jak daleko było w tej wymianie ciosów pod siatką i tych Twoich rotacjach, kiedy balansowałeś tak naprawdę i obawialiśmy się bardzo tutaj oglądając ten pojedynek. Jak daleko było właśnie od tego, żeby trafił Ciebie i gdzieś te marzenia poszły się strzyc za przeproszeniem? No powiem tak, świadomy cały czas byłem. Nie mogłem wejść w tą wymianę tak jakbym chciał. Czuję, że dostaję. Więc zmieniłem plan na parter i tam się odnalazłem jak rybka w wodzie. Czy w Twoim mniemaniu to była jedna z najcięższych walk w Twoim życiu? Pod względem wykonania bardzo możliwe, że tak. Czułeś przewagę fizyczną rywala? W parterze nie, no ale gdy te ciosy doszły do twarzy, to gdzieś tam czułem, że mocno bije. Aczkolwiek miałem wrażenie, że ostatni rywal, jak uderzył prosty cios, to mocno go poczułem. Teraz miałem wrażenie, że bardziej straciłem równowagę niż mi odcięło. Powiedz to kolano, bo tam w pierwszej rundzie był taki kluczowy moment, kiedy wykonałeś akcję kolanem i wydawało się, że tak naprawdę on może paść po tym kolanie. Czemu nie kontynuowałeś tego kolana dalej? Nie pamiętam, sorry, naprawdę. Okej. Jak zachować czujność w momencie tych dwóch knockdownów? Co ty wtedy czułeś, o czym myślałeś? No, że nie mogę się poddać, że nie wiadomo, co by się stało. To nie mogę się poddać. Lepiej paść nieżywy, niż się poddać. Gdybym się poddał, bym nie dość, że nie wrócił do Mighty Bulls Gdynia, to nie miałbym odwagi wrócić do swojego klubu w Chłopowie, w Odesławie, Formula Fighting i spojrzeć moim uczniom w twarz, bo jestem dla nich wielkim autorytetem, inspiracją, motywacją i jaki head coach mógłby przegrać, poddając się oczywiście. No, w mojej opinii, jak patrzyłam na Twoją pierwszą rundę, to bardzo się stresowałam, bo miałam wrażenie, że jesteś mimo wszystko tam w tarapatach, dlatego nie będę pytać, co pamiętasz, bo może jeszcze niczego nie pamiętasz. A co w takim razie powiedział do Ciebie Twój narożnik po pierwszej rundzie? Żebym bardziej skupił się na kontrowaniu, a nie atakowaniu. A z obalaniami to po prostu wyszło już tak samoczynnie. Czułem, że jest w dobrym dystansie, wchodzę, obalam. Nawet nie myślałem o tym, kiedy to zrobić, tylko po prostu poczułem to. Czy to jest już ta przekrojowość Twoja? Myślę, że tak. To była inicjatywa tylko i wyłącznie Twoja? Czy gdzieś znakomity grappler Bartek Łukaszewicz Ci polecił obalać? Nie poleciał mi obalać, ale trenując z Bartkiem czuję się bardzo pewnie w tym parterze i nie bałem się ani sekundy, żeby z nim wejść w parter.
Powiedz jeszcze, ta walka tak naprawdę dała Ci pogląd na to, żeby jednak zostać w kategorii do 66 kg i tutaj faktycznie mieć tą przewagę fizyczną nad rywalami niż tutaj, bo w 70 okazuje się, że no prawdziwe konie tutaj przyjeżdżają. Nie, moja kategoria to jest piórkowa. Zostawiamy tą 70 na koni. Tak na gorąco oglądałam wywiad Łukasza Harzewskiego, który został ogłoszony na grudzień w KSW. I on powiedział takie słowa, że on przed tobą nie ucieka, że on przecież z tobą wygrał i że on jest tam w KSW. Ja nie chcę oczywiście jakieś afery, tylko chciałam ci przekazać, że nie ucieka, że jest w KSW i że takich Kacprów w formeli w KSW to jest naprawdę wielu, także on tam na ciebie czeka. Czy masz jakiś statement do niego? Nie, no życzę mu powodzenia w nowej federacji, trzymam za niego kciuki. Jeśli twierdzi, że w KSW jest dużo w Kacprów formeli, no to niech pokonuje ich. Ja pójdę dalej, pokonując jeszcze lepszych Łukasza Harzewskich niż jest Łukasz Harzewski. Brawo. Dziękuję. Dziękujemy.